Play for fun. Dziadek Rybka z tej strony, serdecznie witam widzów FPS Media. Zapraszam Was do obejrzenia rozgrywki z Modern Warfare 3. No i oczywiście dzisiaj kontynuacja moich opowiadań dotyczących zasadniczej służby wojskowej w Białymstoku w kompanii rozpoznania. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego materiału, a w nim dzisiaj usłyszycie o tym, jak przygotowywaliśmy pokaz z okazji premiery Szeregowca Ryana, a także jak przygotowaliśmy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego dla mieszkańców Białego Stoku. Więc serdecznie jeszcze raz Was zapraszam do obejrzenia tego, co Wam dzisiaj przedstawię. Może zacznę od samego początku i opowiem może o tym, jak przygotowywaliśmy pokaz z okazji premiery właśnie Szeregowca Ryana. Było to dosyć dobre przedstawienie w wykonaniu właśnie kompanii rozpoznania, ale o tym za chwilę. Może wrócę do tego, jak właśnie do tego doszło, jak nam zaproponowano zrobienie taki pokaz w dniu premiery, jeśli chodzi o Szeregowca Ryana. Jak zwykle to bywało, władze miasta poprosiły o to tutaj właśnie naszą kompanię, bo w zasadzie w 99% zawsze to kompania rozpoznania przygotowywała jakieś tam atrakcje i pokazy dla mieszkańców Białego Stoku. No i tym razem także nam ta rola przypadła. Jednak powiem Wam szczerze, było to dosyć trudne wyzwanie logistyczne, bo było nam ciężko odzwierciedlić niemieckie mundury. Z tego co pamiętam, z jakąś tam pomocą przyszli nam kostiumolodzy, którzy mieli dla nas bardzo sporą ilość właśnie tych niemieckich mundurów, ale powiem Wam szczerze, że na przykład jeżeli chodzi o hełmy, jakich używaliśmy, były to oryginalne niemieckie hełmy wypożyczone z muzeum. No i oczywiście, gdy nadszedł dzień tutaj premiery Szeregowca Ryana w mieście Białystok, my już byliśmy przygotowani do tego pokazu. Była to dosyć taka ciekawa scenka próby odbicia przez amerykańskich komandosów ze 101 tutaj dywizji, chyba z tego co pamiętam, desantowo-szturmowej. No i oczywiście mi przypadła rola Niemca z lekkim karabinem maszynowym. Bardzo długo, powiem Wam szczerze, przygotowywaliśmy się do tego pokazu praktycznie przez około 2 czy 3 tygodnie. Codziennie ćwiczyliśmy tą scenę przez kilka godzin, aż praktycznie weszło nam to tak dokładnie w krew, że mogliśmy tą scenę odegrać z zamkniętymi oczami. A pokaz ten trwał około, z tego co pamiętam, 10-15 minut. I uwierzcie mi, no dla Was to się może wyda, że to jest bardzo krótka scena, 10-15 minutowa, ale naprawdę dogranie i zrobienie tego w bardzo takim dobrym stylu, by nikt nie motał się i by wszystko zagrało jak w zegarku, to wymagało naprawdę sporej ilości i dosyć mozolnego ćwiczenia, praktycznie tak jak Wam powiedziałem, przez te 3 tygodnie. No i oczywiście, gdy nadszedł ten dzień premiery Szeregowca Ryana, bardzo dużo ludzi obejrzało ten nasz pokaz przed właśnie tym seansem. I nie tylko byli to ludzie, ci, którzy przyszli na właśnie ten film, ale także ludzie, którzy gdzieś tam właśnie w tym momencie wracali z pracy, ewentualnie byli z rodziną na spacerze. Z tego co pamiętam, pokaz ten robiliśmy o godzinie tak około 17-17.30, a film chyba był wyświetlany o godzinie 18.00. Także naprawdę bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Ja w zasadzie do tej pory mam pamiątkowe zdjęcie z tego pokazu, gdy odgrywałem rolę Niemca z lekkim karabinem maszynowym, gdzieś tam na jakimś umocnionym punkcie broniłem właśnie wejścia do budynku wraz z kolegą, który podtrzymywał mi taśmę z amunicją, gdy strzelałem do zbliżających się właśnie komandosów amerykańskich odgrywanych przez tutaj moich kolegów z kompanii. No i powiem Wam szczerze, to zdjęcie ukazało się w Gazecie Wyborczej. No i powiem Wam, naprawdę dosyć fajnie, ciekawie to wyglądało. Mam, tak jak Wam wspomniałem, to zdjęcie. Kiedyś może Wam taki zrobię materiał ze zdjęciami z wojska. Będziecie mogli sobie to
zobaczyć, jak to dosyć ciekawie wyglądało. No i jeszcze tutaj powrócę do tego naszego pokazu. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało, bardzo ładnie i dobrze nam to wyszło. No i gdy zakończyliśmy oczywiście odgrywanie tej całej sceny, wszyscy ludzie, którzy tam się znajdowali, bardzo mocno nam bili brawo. No i później dosyć taka ciekawa sytuacja, gdy ludzie już wchodzili do kina, my takim tutaj szpalerem byliśmy ustawieni przy właśnie wejściu i tak ludzie ci nas mijali. No i oczywiście było bardzo dużo słów takich krzepiących. Ludzie mówili, że bardzo lubią żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Cieszą się, że mają w swoim mieście taką kompanię, która zawsze praktycznie potrafi coś przygotować, a także jest w miarę dobrze wyszkolona. I dokładnie ten dzień powolutku jakoś tam dobiegał do końca. My w zasadzie dosyć tak szczęśliwi i w dobrych humorach powróciliśmy do jednostki. No i jeszcze wam tutaj szybciutko opowiem o tym, jak przygotowywaliśmy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, także dla ludności w Białymstoku. To też było z tym dosyć dużo takiego, można powiedzieć, zakręcenia, zamotania. Dużo musieliśmy ćwiczyć, by to wszystko także odpowiednio wyglądało, bo właśnie w tym pokazie były także użyte nasze w zasadzie samochody, których używaliśmy na kompanii, a także inne wyposażenie. No i była taka dosyć ciekawa sytuacja. Oczywiście tutaj była odegrana scena, jak to pododdział Pluton Rozpoznania ma zdobyć za zadanie jakieś dokumenty przewożone przez jakąś grupę innych żołnierzy. Bardzo fajnie to wyglądało. Na sam koniec oczywiście mieliśmy podłożyć bombę do samochodów, w którym były przewożone te dokumenty i oczywiście to wysadzić. Bomba była dosyć fajnie skonstruowana, bo był to taki duży worek, w którym znajdowała się mąka i petarda, którą mieliśmy po prostu odpalić, tak samo jak się odpala na przykład, już wam mówię co, no trotyl, prawda? Mieliśmy dociągnięte kable, mieliśmy tylko z naszego Jeepa rzucić to na pakę tego samochodu i oprócz tego, by fajniej to wyglądało, był jeszcze lepszy efekt na tym samochodzie, a mowa o oczywiście starze, były dosyć fajnie poprzyczepiane arbuzy i w momencie, kiedy odpaliliśmy, mieliśmy za zadanie odpalenia tej naszej prowizorycznej bomby z mąki i z tej takiej dużej petardy hukowej, te arbuzy także miały wylecieć w powietrze. No i posłuchajcie, praktycznie cały ten pokaz odbicia tych dokumentów bardzo fajnie wyglądał, jednak na sam koniec coś nie zadziałało. Nie wiemy, czy te kable gdzieś tam były zapruszone tą mąką i kiepsko to jakoś wszystko było związane. Jednak to nie wybuchło. Musieliśmy się posiłkować tymi petardami hukowymi, można tak powiedzieć, i dymnymi. W momencie, kiedy zauważyliśmy, że nic z tego nie będzie, próbowaliśmy dwukrotnie odpalić ten ładunek, jednak się nie udało. No i oczywiście, powiem wam szczerze, ludność, widzowie, którzy to oglądali, nie do końca chyba wiedzieli, o co chodzi, że tutaj mamy jakieś problemy. Jednak, tak jak wspomniałem, ta petarda i w zasadzie raca ta dymna, a także petardy hukowe zrobiły swoje. Jakoś tam uciekliśmy od tego kiepskiego naszego tutaj zakręcenia, jeżeli chodzi o brak tych wybuchów. Później oczywiście przeszliśmy do takiej auli, można powiedzieć, teatru leśnego i tam kontynuowaliśmy dalsze nasze pokazy z walki wręcz, a także innych jakichś tam ciekawych rzeczy typu rozbijania pustaków i tak dalej na tutaj ciałach żołnierzy. Mam ten film nagrany, kiedyś może także umieszczę go na kanale, może to będzie taka odskocznia właśnie od tego całego naszego strzelania. Mam nadzieję, że ten materiał, który usłyszeliście, wam się spodobał, a w najbliższym czasie będzie kolejna dawka właśnie i opowiadania z wojska, a w nich usłyszycie o tym, jak wybraliśmy się już w październiku na bytowanie leśne. Mam nadzieję, że także to was zainteresuje. Pozdrawiam i do usłyszenia.